Narodowe Święto Niepodległości obchodzone co roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę wolności spod zaborów Rosji, Prus i Austrii jest jednym z najważniejszych uroczystości państwowych w kraju. Również w naszym mieście oraz powiecie pamięta się co roku o tej rocznicy. Widowisko poetycko-historyczne młodzieży szkolnej oraz koncert Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Wejherowie pod batutą Mieczysława Winczewskiego uświetniły miejską uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, która odbyła się w Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie 7 listopada. Tegoroczne miejskie obchody zostały podzielone na kilka dni. 11 listopada zorganizowano wejherowski marsz niepodległościowy Nordic Walking. Uczestnicy marszu wyruszyli na trasę o długości 7 km. Uroczystość powiatowych obchodów Dnia Niepodległości odbyła się natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na ulicy Strzeleckiej w Wejherowie 10 listopada. Wydarzenie rozpoczęto prezentacją multimedialną, po czym starosta wręczył medale za zasługi dla powiatu wejherowskiego i nagrodę Remusa. Oprawą muzyczną zajęła się orkiestra dyrygenta Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie. Wszystko zwieńczyła wystawa malarska Ireneusza Leśniaka.